Albo demonstrant. Ja nawet jako demonstrant nie mógłbym robić, no. Po tym śledziku marny byłby. No, ja tam jestem zadowolony. Najadłem się, upiłem się, czego chcieć więcej. A iść tam nie było świątecznego nastroju. Ha! Jeżeli cierpisz na deficyt świątecznych uczuć, to możesz zaangażować mnie. 20 euro za godzinę, włącznie z kolędami. Za prezenty płacimy ekstra. Co to jest w ogóle? Idziesz na jakiś bal? To bal. Pracować idę. Pierwszy raz od 7 miesięcy. Ty, no to gratuluję. No, drobna sąsiedzka przysługa. Klaus z naprzeciwka leży jak ścięty. Wykończył się chłop całkowicie. No, wyobraź sobie, od 15 listopada, spróbuj sobie to tylko wyobrazić, od 15 listopada stał przed centrum handlowym, wołał ho, ho, ho i rozdawał cukierki. No i wczoraj padł. Knockout. Ewidentny syndrom wypalonego mózgu. A więc nie mogłem mu odmówić, prawda? Drobna sąsiedzka przysługa. Dokładnie. A przy okazji pomyślałem, że może dodatkowo kogoś poznam. Co ty chcesz podrywać na Mikołaja? A zarabiasz w ogóle coś na tym? Ryczałt mam. Za 3 dni Klaus odpala mi 100 euro. Poważnie? A do tego podobno dochodzą napiwki. No co ty, wkręca cię. Kto świętemu Mikołajowi daje napiwki? No. Rudy. No. Ty wiesz, że Lili zażyczyła sobie na święta dziecko? O, tak! Dzisiaj rano mnie zapytała, czy możesz mi na Boże Narodzenie podarować dziecko? Co ja mam robić? Dziecko. No to jasne. Ale ty wiesz, jaki to ma wymiar? Ale dzieci są super. Ja to chciałbym mieć 5. No, 3 chłopców, 2 dziewczynki. W przeciwieństwie do ciebie, mnie brakuje tylko kobiety. Inaczej od razu bym się zdecydował. Nie, no a praca? Przecież dziecku trzeba poświęcać czas. No a ty, poza tym, ty wiesz, ile takie dziecko kosztuje? Oj, nie kombinuj, Leo, nie kombinuj. Zawsze coś ci będzie stało na przeszkodzie. A jak wreszcie uznasz, że jesteś gotowy mieć dziecko, to okaże się, że stuknęła ci 70. Lili jest super. Na twoim miejscu nie miałbym żadnych zahamowań. A przy okazji zaoszczędzisz na prezencie pod choinkę. Co ja już jej kupiłem? Co jej kupiłeś? Album, hotele w Chinach, pokażę ci. Leo, lepiej zrób jej dziecko. Denerwuje mnie ten napięty termin, wiesz? Ona chce, żebyśmy zrobili to dokładnie w Wigilię, a w Wigilię tutaj przyjdzie jej cała rodzina. No, możliwości są bardzo ograniczone. Jak będziesz miał problem, to dzwoń. Przepraszam cię, ale teraz też naprawdę muszę lecieć do roboty. Może tak być? No, wyglądasz dosyć idiotycznie. No wiesz, nie chciałbym być niewiarygodny. Ja się nabrałem. No tak, tylko że dzieci są troszkę bardziej dociekliwe niż ty. No, dobra. Rudy. Tak. Rudy. Rudy, wierzysz w horoskopy? Co? No wiesz, magia gwiazd, takie tam. Tak samo jak w świętego Mikołaja. Na razie. Niecałe 3 godziny. 3 w samym banku centralnym. A ten dyrektor to był chyba lekko. Pyszne ciasteczka, proszę się częstować. Murzyńskie uszka. Po prostu koszmar. To jest niesamowite, ile ludzie pchają w siebie w te święta. Najgorsze jest to, że nie możesz tego przy nich wypluć. No. Już te uszka murzyńskie to... przytyłam bez 2 kilo, przynajmniej. Ale to dobrze. Tak, bo to jest dobry trening przed ciążą. Ty wiesz, że mi w pierwszych 3 tygodniach przybyło 7 kilo? Ojeju. Ale to było kapitalne. Tak, bo ty się nie musisz liczyć z niczym i z nikim. Po prostu rąbiesz ile wlezie. Ojejku, ja bym teraz najchętniej zjadła coś kwaśnego. Lili! Zaszłaś już. Co? Zaszłaś już. Nie, no kiedy? Przestań, no ja właśnie ciągle nie mam czasu. A to idzie raz, 2, pyk, no, pyk, podobno. A ty wiesz, że Leopold łyknął tę historię z horoskopem? Tak? No, to musimy to oblać. Lili, whisky czy whisky? No to chyba whisky. Cześć. Hej. Cześć. O, w ogóle cię nie słyszałyśmy. A ty byłeś w domu?
Nie, dopiero przyszedłem. Aha, co dobrze. Kieliszek? Nie, nie, nie. Najadł się wczoraj za dużo sera. Mm-hmm. Lubię, lubię Boże Narodzenie, wiesz? Bo się wszędzie dostaje coś w prezencie. Mhm. Heinz na przykład wczoraj dostał od klienta kosz delikatesowy. Mm. Wiesz, że jak on teraz przychodzi wieczorem do domu, to nigdy nie jest głodny? Ale masz dobrze. Uh-huh. Nie no, ale dla małej to i tak muszę zawsze coś tam upichcić. Lilia, muszę iść. Mama, mama. Koncert adwentowy, a Heinz ma śledzika. Pa. Pa. Ale poczekaj, a ty możesz prowadzić? Lili, to jest tylko wóz służbowy. Pa. Poszła. A gdzie ty właściwie byłeś? W mieście. Musiałem coś załatwić. Dla mnie? Nie, dla siebie. Kazałem postawić horoskop. Horoskop? Musiałem sprawdzić, czy w naszym domu jest ta gwiazda od dzieci i czy między nami coś styka, wiesz? I styka? Oj, styka. Lili, styka jak cholera. Wiesz, nie wiedziałem, o której się urodziłem, ale w tym centrum handlowym, w tym automacie to w ogóle nie było ważne. Wiesz, usta prawdy mówią panu, że musi pan w Boże Narodzenie zrobić swojej żonie dziecko. Ej, Boże, jaki ty głupi jesteś. Leo! Słyszałam, jak mruczy Gustaw żyje. Słyszałam, jak mruczy do telefonu. No to co, ja czasami też mruczę do słuchawki. Przestań. A ty włóż spodnie, bo się snujesz po domu jak Mendel. Wszystko ustalone. Najpierw my przekażemy pieniądze, a potem Gustaw zostanie przeniesiony z kryjówki do miejsca, o którym zostaniemy powiadomieni. Jak to? A jaką macie gwarancję? No, Alfons też o to pytał, żadnej. Jak to? No, nie mamy wyboru. Zaraz, to znaczy jutro przekażecie 10 tysięcy euro bez żadnego ekwiwalentu? Tak. A oni kiedyś tam dostarczą wam Gustawa, tak? Tak, w ciągu doby będę mogła wreszcie przytulić mojego kochanego Gustawa. Ty wiesz, że słyszałam, jak mruczy. To ja muszę się jednak napić. Leo, no skoro tak powiedzieli, to znaczy, że tak zrobią. No. A już myślałam, że to będą smutne święta. Mruczy znaczy dobrze mu. Co, Alfonsowi? Komu? Nie, siedzi na dole w samochodzie. Co ty masz dla Lili pod choinkę, co? No, naturalnie. Co roku to samo. Wy mężczyźni w ostatniej chwili wychodzicie do miasta i co z tego wychodzi? Niespodzianki. Akurat. A ja kupiłam mojemu Gustawowi skrzyneczkę i kuwetkę do mycia łapek. Piękny prezent. A Alfons co dostanie? Skarpetki? Tak. Ale to jest tajemnica. Słyszałam, jak mruczy. Lili, wiesz, co mnie najbardziej wnerwia? Że ten Gustaw znowu dostanie w tym roku najwięcej prezentów. A my nie mamy jeszcze żadnych. Ode mnie ten kot dostanie w tym roku psa.